Cześć, nazywam się Marcin i dzisiaj porozmawiamy sobie o wodzie, jaką wpuścić do Twojej instalacji grzewczej. Więc czym napoić Twoją instalację grzewczą? Do wyboru mamy wodę wodociągową, wodę wodociągową i wodę wodociągową. Przynajmniej tak wygląda to na ten moment w Polsce. Zazwyczaj po prostu napełnia się tym, co jest, czyli wodą z kranu. I czy to w ogóle źle? No, zależy. Zależy, jaką wodę mamy w okolicy. A tego nawet możemy nie wiedzieć, że mamy bardzo zakamienioną wodę albo po prostu brudną. I to już może nam stwarzać później problem. Więc idealną sytuacją byłoby napełnić wodę po prostu czystą wodą zdemineralizowaną, i wtedy. Pozbywamy się i kamienia, i mułu. Co się dzieje z tym wszystkim, co wpuszczamy do instalacji, gdy zaczyna instalacja pracować? Zaczynamy może od kamienia, który znajduje się w wodzie. Z czasem zaczyna on się odkładać, tak samo jak w czajniku elektrycznym, w którym sobie grzejemy wodę na herbatę. Nie dzieje się to od razu, oczywiście. Natomiast im dłużej instalacja pracuje, po jakimś roku, dwóch, na grzałce, czyli komorze spalania, odkłada się ten kamień. Druga sprawa. W wodzie wodociągowej też zazwyczaj znajdują się jakieś drobinki mułu, czy jakieś inne części stałe, które nie są kamieniem, ale po prostu wpływają nam razem z wodą do instalacji. I co one w zasadzie nam robią? No, bo to, że się zrobi trochę kamienia i osadzi się trochę mułu, no, no co z tego? Jeżeli tego jest relatywnie mało, to w zasadzie nic. No, w Ten kamień może sobie, czy te drobinki mu mogą po prostu gdzieś oblepiać się w rurach na różnej armaturze. Jeżeli jest tego relatywnie mało, no to nic się nie dzieje. Instalacja nawet po 20 latach nie będzie miała najmniejszych problemów, żeby dalej spełniać swoją funkcję. Natomiast w niektórych regionach Polski. Albo w niektórych nawet miastach, bo to czasami bywa tak, że w jednym mieście, na przykładu powiem w Katowicach, woda jest bardzo dobra i czyściutka. Zalejemy sobie tą, tą, tą wodą instalację i nie ma żadnych problemów. Ale 10 km dalej, w Rudzie Śląskiej, woda już jest dużo twardsza. Częściej zdarzało mi się trafiać na instalacje, które nie tylko były zakamienione. Ale też były bardziej zamulone, czyli były to po prostu. Muł osadzał się w komorze spalania. I to jest trochę jak z cholesterolem. Jeżeli go jest relatywnie mało, to nie przeszkadza on w przepływie krwi, a tutaj wody. Natomiast kiedy już zaczyna nam ten kamień i ten muł po prostu coraz bardziej oblepiać się wokoło rurek, przepływ się zmniejsza. Aż do momentu, kiedy może po prostu w ogóle się zatrzymać. To jest jedna sprawa związana z samym kotłem. Później mamy jeszcze elementy, które są w całej instalacji, na których też się oblewia ten kamień, i na przykład takie zawory grzejnikowe mogą z czasem po prostu przestać działać, bo ten kamień stwarza opór, i elementy ruchome po prostu mają trudniej, żeby się poruszyć. I to w zasadzie dwa, dwie, dwa główne problemy, które generowane są przez osady w instalacji. Tak jak wspomniałem na początku, jeżeli ich jest relatywnie mało, to nawet po 20 latach nie ma to znaczenia. Natomiast jeżeli akurat mieliśmy pecha, mieszkamy w mieście, w którym po pierwsze woda jest twarda, na przykład mieszkamy na nowo wybudowanym osiedlu, gdzie do nas woda doszła jako piersi i cały ten syf, który był w instalacji do nas spłynął to to wszystko ląduje w obiegu kotłowym, no i później się odkłada, yy, odkłada i w kotle i w różnych elementach jeszcze instalacji jak na przykład rozdzielaczach, grzejnikach i powoduje problemy i czasem nawet już po roku użytkowania, więc co można zrobić, żeby tego uniknąć? Najlepiej byłoby wpuścić do instalacji po prostu idealnie czystą wodę Dodać do niej substancję, która zmniejsza korozję, w ogóle, wszystkiego w instalacji. No i to jest, jakby, taki wzór, który, niestety, poza przemysłowymi instalacjami, raczej, raczej tego nie widuje. Niestety, szkoda. Natomiast wtedy, jakby, nie wprowadzamy ani kamienia do, 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 do instalacji, który prędzej czy później nam się wytrąci. Nie wprowadzamy wtedy Żadnych drobinek, mu, piasku czy innych, które też gdzieś później się odkładają na instalacji. A inhibitor korozji zapewnia odpowiednie pH wody, które zapobiega korozji, bo jakby woda jest, jest mniej lub bardziej korozyjna w zależności od pH. Więc to jest sytuacja idealna, kiedy po prostu napełniamy wodę wodą zdemineralizowaną, dodatkowo z inhibitorem korozji i przefiltrowaną. Tak byłoby super, ale ale jest to rzadko kiedy spotykane, szczególnie w instalacjach domowych. Więc co my jako użytkownicy możemy zrobić? No jeżeli ktoś już nam zalał instalację wodą z wodociągów, to i wszystko działa. No to w zasadzie no w granie warta świeczki, żeby tą wodę wymieniać. Jeżeli jednak jeszcze uda nam się e, o tym pomyśleć przed napełnieniem instalacji wodą i nasz instalator jakby no, nie planuje nic specjalnego zrobić, żeby napełnić tą wodę, tą, tą instalację czymś lepszym niż zwykłą wodą, to możemy taką wodę zdemineralizowaną dosyć łatwo zdobyć, choćby w Kastorami. Litr wody kosztuje około złotych dwadzieścia w tej chwili. Jeżeli mamy instalację grzejnikową to na cały dom wystarczy pewnie około 100 litrów, no to, czyli jakieś 130 zł, plus wycieczka do kastoramy. Mamy idealnie czystą wodę. Jedyny problem, jaki jest, no to tą wodę trzeba jakoś wprowadzić do tej instalacji. No ale pompka taka, to są pompki hydroforowe, może kosztować około 100 zł, za jakieś 300 i kilka godzin zabawy. Możemy sobie napełnić instalację idealnie czystą wodą, która nam da święty spokój przynajmniej od tej strony i załatwi temat. Jak jeszcze byśmy chcieli być całkiem ubezpieczeni i perfekcyjni, no to możemy jeszcze kupić za stówkę inhibitor korozji na Allegro i w ogóle już nie musimy się martwić o tym, że, że woda w instalacji będzie szkodzić kotłu czy, innym, czy innej armaturze. To jest wersja na bogato, ale czy bogato to wydatek wiem, 400 zł to jest dużo? Na to pytanie już odpowiedzieć musisz sobie sam. Ale jeżeli by ci się nie chciało jednak w ten sposób iść, no bo no jest, to kilka godzin zabawy, yy, trochę kilogramów do przeniesienia, no bo te, ta woda to jest, jest sprzedawana w 5-litrowych baniakach. No więc, więc jakby trochę jest zabawy, a co jakbym chciał, chciał żeby było trochę lepiej, ale aż tyle to no, nie mam ochoty robić. No. no też można już coś zrobić jeszcze niższym kosztem, czyli po prostu tą wodę e, wodociągową przepuścić przez jak najdrobniejszy filtr. Najlepiej to najlepszym będzie taki filtr e, piankowy. One są. To są wkłady piankowe montowane w takich filtrach dziesięciocalowych, przeźroczystych. Najlepiej kupić jak najmniejsze ziarno, no ale koszt takiego korpusu plus wkład nie przekroczy pewnie 40-50 zł. I przepuszczając przez taki filtr wodę, którą już wpuścimy do instalacji, przynajmniej pozbywamy się wszystkich osadów stałych, czyli mułów, piasków i innych. To już i tak jest dużo, a czasami to jest największy problem, w zależności, jaką tak naprawdę mamy wodę, wodę w, naszej, w naszym rejonie. Więc już pal licho na ten kamień. Zrobiliśmy już coś, to już i tak już, i tak już jest to 90% lepiej niż standardowo. Więc, więc myślę, że choćby tak warto. Myślę, że tyle na początek informacji o tym, jaką wodę wpuści do swojej instalacji. Wystarczy ci, żeby zrobić to już praktycznie idealnie i bezobsługowo i zapewnić większą szansę na bezobsługową pracę Twojej instalacji. Jeżeli podobał Ci się materiał, to kliknij przycisk lubię to. Skomentuj, jeżeli masz jakieś pytania, i wszystkiego dobrego. Вся день, не так? <laughs>